Przyjacielskie rozgrywki to manga od Waneko, którą kupiłam z czystej ciekawości. Jest to manga w stylu Battle Royale, ale bez trupów, a przynajmniej jeżeli chodzi o głównych bohaterów. Poznajemy 5 uczniów szkoły, którzy mają wkrótce wraz z całą klasą wyruszyć na wycieczkę. Jeden z nich, Yuichi Katagari, jest biedny, nie ma rodziców i musi sam zarobić na swą wycieczkę, która jest bardzo droga. Szczęśliwie mu się to udaje i wpłaca pieniądze na wyjazd. Kwota za całą klasę wynosi około 65 tysięcy złotych. Nie wiem, czy to norma w Japonii, w Polsce nie mamy szczęśliwie tak drogich wycieczek. Cała ta kwota jest przechowywana przez jedną z uczennic, co jak łatwo się domyślić nie jest zbyt bezpieczne i oczywiście pieniądze giną. Wszystko więc wskazuje, że to najpewniej ona lub drugi uczeń odpowiedzialny też za te pieniądze ukradli je, a może jednak zrobił to ktoś inny? W klasie sytuacja jest napięta i mnożą się oskarżenia. Pewnego wieczora cała piątka przyjaciół otrzymuje listy zaadresowane przez któregoś z nich, że chce pilnie się zobaczyć. Zwabieni na spotkanie zostają ogłuszeni i gdzieś przewiezieni, a tam tajemnicza postać rodem z anime daje im możliwość do zagrania w grę i pozbycia się długu jednego z nich. Mogą oczywiście zrezygnować, ale to by oznaczało, że nie są przyjaciółmi, bo przecież inaczej by sobie pomogli. Każdy z nich ma plakietkę z wysokością długu, której nie może pokazywać innym. W grze jest sporo zasad tak skonstruowanych, aby uczestnicy nie mogli sobie do końca zaufać. Gry są przynajmniej na razie bardzo proste, ale zarazem mają sporo zasad, które zmieniają się czasem w trakcie gry. Co do głównych postaci, to mamy tutaj biednego i pracowitego chłopaka Yuichiego, bardzo uczciwą i ładną dziewczynę Shiho, mądrego okularnika Tenjiego, bogatego chłopaka Makoto i do tego jeszcze jedną ładną dziewczynę o dużym biuście, która lubi anime, Yutori. Pierwsza gra polegała na odpowiedzi na proste pytania, tak lub nie, a druga gra, której początek mamy w pierwszym tomie, polega na przykład na wypisywaniu sekretów przyjaciół. Gry nie powodują śmierci postaci, ale zwiększenie bądź zmniejszenie ich długu. Moja opinia, czasem lubię oglądać jakiś battle royale i mam taki guilty pleasure, bo człowieka jednak ciekawi, kto zginie i tak dalej. Tutaj może jest ze względu na gry, w których postaci nie ryzykują życiem, a raczej muszą kombinować, kto ich oszukuje, kto zdradził. Przy wielu dodatkowych zasadach, szczegółowo objaśnianych, po prostu się nudziłam. Do tego raczej nikt tu nie zginie, tylko zyska dług. Jasne, to też jest fajne, ale pod względem prawnym nie wiem, jak przypiszą dług osobom niepełnoletnim, ale nieważna logika, ważna jest zabawa. A jak dla mnie, tutaj jej nie ma. To nie była wybitna manga, ale na przykład w Judge'u czy w seriach pokrewnych było ciekawie i wciągająco w porównaniu do tego tutaj tytułu. Manga nie jest zakończona i ma aktualnie 22 tomy. W Polsce manga wydana jest w standardowym formacie, pod obwolutą nie ma nic ciekawego. Brak też kolorowych stron. Jak dla mnie średniak, taki battle royale, ale bez trupów. W sumie z prostymi grami, które mają od groma dodatkowych zasad, byle tylko utrudnić. Mnie niestety znudziło. A wy znacie tą mangę? Lubicie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć!